Pana z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego, odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, zwracając się do swoich uczniów, dokonuje, kochani, bardzo zdecydowanego rozróżnienia pośród tych, którzy za Nim kroczą. Jednych nazwie błogosławionymi, nad drugimi wypowiada słowo biada wam. Słowa te musiały wzbudzić niemałą konsternację pośród słuchających. Myślę, że nie mniejsza będzie nasza konsternacja, kiedy zadamy sobie pytanie, do której z tych dwóch grup należymy my. Przynależność tę determinuje nasza codzienność. To, jacy jesteśmy, jakie jest nasze nastawienie, jakie postawy przybieramy w życiu. Na dobrą sprawę możemy zatem wybrać sami, podążając za słowami Jezusa i według nich kształtując nasze życie, albo też podążając wedle swoich upodobań. Wybór ten jednak okazuje się nie być wcale taki prosty. Oczywiście, chcielibyśmy, by Mistrz nazwał nas błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Ale kiedy wsłuchamy się w to, co właściwie oznacza bycie błogosławionym, ubóstwo, głód, płacz, nienawiść u innych i wytykanie palcami, okazuje się, że ta wizja wcale nam się tak bardzo nie podoba. Z kolei bogactwo, sytość, radość, pochwały i poważanie u innych w tej jezusowej logice sprowadza na człowieka owo biada. I tak jak mówiłem, rodzi się konsternacja. Właściwego wyboru dokonać można tylko przez właściwe zrozumienie słów Jezusa. Bo to wcale nie, tak jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, wybór pomiędzy cierpiętnictwem, które prowadzi do zbawienia, a życiem szczęśliwym tu na ziemi, które ma odwrócić się o 180 stopni po śmierci. Chrystus zwraca bowiem naszą uwagę na to, co jest fundamentem naszego życia. Na to, co stanowi dla nas to najważniejsze oparcie. Pomaga nam w zrozumieniu tego, to co wybrzmiewa choćby w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. I dalej, błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jakże wiele znaczy zatem obieranie Boga za fundament swego życia. To od tego fundamentu zależy tak naprawdę wszystko. Jednak ta oczywista prawda w praktyce życia oczywistą
być przestaje. Czy nie to, kochani, obserwujemy we współczesnym świecie? Już nie tylko tam, na Zachodzie, gdzie ciągle wielu widzi życie jako lepsze i łatwiejsze. Ale od dawna tak samo i tutaj, na naszym podwórku. Obfitość, dostatek, popularność, które same w sobie nie są niczym złym, mogą jednak zarazem stanowić drogę odejścia od Boga. Od Boga, który wobec tego wszystkiego, co człowiek może zdobyć, czy też wywalczyć w swoim życiu, przestaje być w ogóle potrzebny. Bo ja sam sobie dam radę. Ja na wszystko sam zapracowałem. Pan Bóg jest mi zbędny. Czy nie tak woła człowiek XXI wieku? Dlatego Jezus mówi, że to, co jawi się nam jako bieda i nieszczęście, jest nieraz dla nas o wiele lepsze, bo nie przysłania nam Boga. Nie chodzi zatem o wyrzeczenie się dosłownie wszystkiego w życiu, co daje szczęście. Nie chodzi o wyzbycie się wszelkiej radości, ale o tę umiejętność dokonywania w życiu takich wyborów, by nie cierpiała na tym nasza relacja z Bogiem i wierność Jego przykazaniom. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Sprawiedliwy, ten, który jest wierny Panu Bogu, jest zarazem w Jego rękach, w Jego opatrzności, pod Jego opieką. Niestety, coraz częściej ten ewangeliczny radykalizm, jaki powinien przyświecać nam w dokonywaniu wszelkich wyborów, jaki powinien również przyświecać temu najważniejszemu wyborowi między życiem błogosławionym a Chrystusowym biada, staramy się coraz częściej rozmywać, szukając jakby trzeciej drogi. Może nie do końca błogosławione, nie ten, który usłyszy biada, ale gdzieś po środku. Mówiąc dobitniej, Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Co dzień w modlitwie pańskiej z jednej strony wołać: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, a z drugiej strony latami chować w sobie nienawiść i urazę wobec kogoś bliskiego. Z jednej strony mówić o przykazaniu nie zabijaj, o ochronie życia, a z drugiej przyozdobić swoje zdjęcie w mediach społecznościowych piorunem, wyrażając w ten sposób wsparcie i aprobatę dla ruchów proaborcyjnych. Z jednej strony domagać się godności rodzica chrzestnego, a z drugiej trwać w niesakramentalnym, nieuporządkowanym związku, zwlekając z decyzją o ślubie. Z jednej strony czytać Boże Słowo, choćby to o stworzeniu człowieka, a z drugiej wyznawać postulaty ideologii gender i ugrupowań spod znaku tęczy. I tak dalej, i tak dalej. To tylko parę może zbyt dobitnych, ale jakże bardzo aktualnych przykładów. Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Byle znaleźć ten wygodny kompromis. Ewangeliczny radykalizm ma jednak to do siebie, że nie ma w nim miejsca na kompromisy. Nasza mowa, jak mówi sam Zbawiciel, ma być tak, tak, nie, nie. Bo co nadto jest od złego pochodzi. Światu, który jest pełen kompromisów i do tych kompromisów ciągle wzywa, to nigdy się nie podobało i podobać się nie będzie. Ale też, kochani, podobać się nie musi. Gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego, cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Amen.